Szybciutko, mamy 50 zł, ale ja chcę dostać co najmniej 100, więc czekam na więcej. Kochani, mamy 100? Mamy 100, dobra. A ktoś więcej? Mamy tam gdzieś rączki w górze, nic nie widzę. To mamy 100 po raz pierwszy, to mamy 100 po raz drugi i mamy 100 po raz trzeci. Zapraszam. Sprzedane, brawa dla pana. Sprzedane, brawa dla pana. Kochani, brawa dla pana. I mam drugą koszulkę. Kto daje drugą 100 i szybciutko i zespół zaczyna koncert. Mamy jest drugą 100. Brawo. Ktoś przebija? Daje 3 sekundy 150? Czasu. Nie ma. Sprzedane. Brawo. Zapraszam po drugą koszulkę. Bardzo dziękujemy panom. Brawa dla panów. I zapraszam panów na tą stronę do strefy licytacyjnej. Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 28 ogólnopolski. Kolejny w markach, ale po raz pierwszy w nowym miejscu, w nowej aranżacji. No i tym bardziej wielkie kciuki trzymaliśmy, żeby to miejsce, ta nowa przestrzeń organizacyjnie została ogarnięta i przygotowana po tak dużą imprezę. I śmiem twierdzić nieskromnie, że chyba się to udało. Pamiętam, jak lata temu przenosiliśmy się ze szkoły podstawowej numer 1 do szkoły podstawowej numer 4, ile wtedy było wyzwań i pomysłów, jak zaaranżować to miejsce, a teraz jeszcze inne wyzwania, jeszcze inne przestrzenie, ale większe możliwości. Wspaniała hala, w której się teraz znajdujemy, miejsce na dodatkowe atrakcje, które są w stołówce i na tej części szkolnej, ale również korytarze, które właśnie na potrzeby tej imprezy, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przez ostatnie miesiące i tygodnie cały sztab i wolontariusze, którzy pracowali, przygotowywali, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować, no bo bez ich pracy, bez ich zaangażowania, pomysłów, no bo też trzeba tutaj dużo kreatywności włożyć, dzisiejsze wydarzenie, czyli marecki finał, nie mógłby dojść do skutku. Mam nadzieję, że to miejsce wszystkim nam i mieszkańcom, szczególnie Marek, przypadnie do gustu i że to jest pierwszy, ale nie ostatni finał właśnie marecki tutaj w MCR-ze i że kolejne będą już tylko większe, a dzisiaj się bawmy, zbierajmy fundusze na szczytny cel i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok i jak to się mówi, do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Szanowni Państwo, jesteśmy już na 15. mareckim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak każdy wie, 28 lat, cała orkiestra w Polsce. I słuchajcie, mamy tutaj wspaniałą grupę. Pani Monika Kolasińska, Anna Lubańska, pani Marcela Wierzbicka-Opalińska i pan Dominik Opaliński. Piękne głosy, ja bym powiedziała słowiki nasze mareckie. Są z nami tutaj, słuchajcie, już zebrały marki. Na godzinę 15 50 tysięcy złotych zbieraliśmy od 15 grudnia, więc dzisiaj wielki, wielki finał, więc chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim moim białym koszulkom. One wiedzą, o kogo chodzi. Wszystkim wolontariuszom żółtym, które pracują 2 dni, no i czarnym, tak jak moja, które pracują od września. Kochani, wiele, wiele mamy atrakcji na imprezie. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobało, że jesteśmy w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym na Wspólnej 40-42. Zajmujemy jak co roku 2 budynki, bo orkiestra się rozrasta. Marki mają coraz większe serce. I mam nadzieję, że w tym roku do 23.30 oddamy Owsiakowi całe 200 tysięcy, może ciut. Ale kochani, ja chciałabym zobaczyć, jak się podobało w tym roku naszym występującym. Pani Marcelo, jak się śpiewało na naszej nowej scenie w naszym nowym ośrodku? Fantastycznie, fantastyczna publiczność, niesamowici organizatorzy, którzy pomagali nam we wszystkim przy tym wydarzeniu, więc bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu właśnie tutaj. Bardzo dziękuję, natomiast przyznam, że pan burmistrz Jacek Orych miał wielki, wielki debiut, żeby zaśpiewać z panią Marcelą. Zatańczyć z panią Marcelą. Natomiast pani Aniu, pani nie jest z nami pierwszy raz. Nie, ja już jestem drugi raz czynnie, a odkąd mieszkam w Markach, to również czynnie, nie na scenie, ale również wspieram fantastyczną akcję Jurka Owsiaka. Uważam, że robi fantastyczną rzecz i od lat po prostu pomagamy wszyscy, bo mogę też powiedzieć, że pomagamy, bo również się do tego przykładam, dzieciom, seniorom, w tym roku dzieciakom. I naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy wspierali. Każda złotówka się liczy. To nieważne, nieprawda, że jak ktoś ma złotówkę w portfelu, to ta złotówka jest nieważna. Ona jest bardzo ważna. Każde 50 groszy przeliczone przez ilość osób, które je wpłacą, naprawdę robi duże kwoty. I zapraszam, zachęcam i grajmy do końca świata i jeden dzień dłużej. Zgadzam się jak najbardziej. Pani Monika jest niby nowa na naszych deskach mareckich, natomiast już jest znana wielkiej, wielkiej rzeszy markowian, bo widzimy panią bardzo często w różnych koncertach przy okoliczności Fundacji Europejskiej Promocji Sztuki Wokalnej. Tak. Jak się pani czuje u nas? Bardzo dobrze się czuję. Świetny ośrodek. Skorzystam chyba w przyszłości z basenu, bo jest ten basen. No jest masa ludzi. Nie spodziewałam się, że będzie aż tylu ludzi. Miałam okazję zagrać ze świetnymi śpiewakami, więc w ogóle świetny dzień. Dziękujemy, że pani jest z nami i pan Dominik Opaliński. Cieszę się, że dzisiaj możemy być tutaj razem z wami, z naszymi talentami, wspomagać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zagrać z największą orkiestrą na świecie. Bardzo dziękujemy i dziękuję z tej okazji wszystkim występującym, wszystkim szkołom, wszystkim pięknym głosom i tancerzom i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w przyszłym roku o podobnej porze. Zapraszamy do Marek. Wielkie Robert Osam-Gawin i Łukasz Choron. Dzień dobry. Aktor, wokalista, założyciel. Ale szaleni jesteście, naprawdę. To jeszcze raz. Robert Osam-Gawin i Łukasz Choroń. Dzień dobry. I chodźcie bliżej tutaj do sceny. Zapraszamy. Jakbyś mi jeszcze troszkę liderku dał do monitorka. To zaczniemy taką starą pieśnią.
niepolską, ale wszystkie będą niepolskie. Born in the land of the sun, so